Siema, siema, hejos. Może i zwariowałem, ale kupiłem kamerę za 15 tysięcy złotych. Ktoś pomyśli, że zwariowałem. Wcale nie zwariowałem. Porządna kamera musi być. 60 tysięcy subów lada momentu bije. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i każdego z osobna. Ktoś pomyśli, że może i faktycznie zwariowałem, ale słuchajcie, ja szanuję moich widzów, a z wami te YouTube to naprawdę fajne są, podobają mi się. I chciałbym, żebyście oglądali jak najlepsze materiały, w jak najlepszej jakości i dlatego po prostu kupiłem taką kamerę. To jest Panasonic Lumix G80. Sam aparat może nie jest aż taki drogi, ale obiektywy są strasznie drogie. Ten, który mam teraz założony, to jest Olympus Pro 8x14, obiektyw szerokokątny. No po prostu zabawka na kanale. Teraz tylko kręcić, robić vlogi, nagrywać i wstawiać na YouTube. Robimy YouTube, mówię wam. Zoomu dużego to może on nie ma, ale naprawdę bardzo ładnie wszystko łapie. Pięcioosiowa stabilizacja w tej kamerze. Do tego mam jeszcze, to jest typowo do vlogów, ten obiektyw, a ten to jest plener z dużym zoomem. To jest Panasonica obiektyw, no tak pisze, chociaż teraz tych producentów to nie wiadomo, kto jaki obiektyw produkuje. Pewnie to i tak jest w jednej firmie robione, a różne nazwy potem są przypisywane temu. I ten jest 14x140 z bardzo dużym zoomem, ale jakością po prostu no ten temu nie dorównuje w ogóle. To jest po prostu profesjonalny już obiektyw. Do tego profesjonalny mikrofon za 1500 zł, gdzie po prostu tutaj ufundował nam go Zbyszek z Nowa Bajka. No i cały zestaw kosztuje 15 tysięcy złotych. No duża inwestycja, bardzo duża. Od, nie wiem, około 3 tygodni możecie oglądać filmiki właśnie z tej kamery. Te vlogi, bo z jazdy to nie. O, teraz tutaj nagrywam właśnie GoPro 9, też nowa kamera. Bardzo fajna, dlatego że po prostu ma dwa monitory z przodu i z tyłu. Także teraz widzę, co ja nagrywam. Tak samo w tej kamerze też mam ekran podglądowy. Także czy kręcę w tą stronę siebie, czy kogoś, obracam i po prostu wszystko widzę. No różnica między takimi sportowymi kamerami a tą kamerą, no to jest kosmos. To tutaj to po prostu praktycznie wszystko samo się odbywa, tu nie ma żadnych ustawień w GoPro. Czyli wszystko jak gdyby nam spłaszcza, nie ma czegoś, że coś jest z tyłu rozmyte, z przodu wyostrzone, a tu już w tej kamerze trzeba na to zwracać uwagę. No mikrofon jest bardzo dobry, choć jeszcze nie wiem, czy go dobrze ustawiłem, ale no próbuję, bawię się, nie jest to takie obsługa tej kamery taka prosta, tym bardziej no żebym miał operatora, to by było co innego, a tym bardziej, że ja sam to wszystko robię, sam kręcę i siebie i innych i to tak po prostu czasem może nie wyjść jakbym sobie życzył. No jestem zadowolony z tej kamery. Z tej GoPro 9 też. 8 też jest fajna. 8 teraz dostał Kuba. Ja kręcę z 9. No i vlogi, wszystkie te inne rzeczy to lecą z tej kamery. No oczywiście odkurzyłem starego mojego drona Mavica Pro, z którego też tam robię nagrywki. Zawsze to tak jakoś wzbogaci materiał. Od kamer Sony już odszedłem.
co jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym zestawie? No po prostu, no, zabawka, zabawka. Czy będę wymieniał na wyższy model? Takie pytanie może paść. Pewnie za pół roku, za rok wymienię. I jedna kamera będzie typowo po prostu pod plener, a druga do vlogów, bo już tu był taki przypadek, że ta nam spadła kamera. Nic poważnego się nie stało, tylko trójnóg po prostu się urwał. Ale było groźnie. O, czasem ten mikrofon dostał po prostu błotem. Gdzieś jeszcze błoto jest, trzeba to wszystko ładnie oczyścić. No i co? No po prostu powiem Wam, że staram się rozwijać w miarę moich możliwości. Iść naprzód z kanałem i z jakością, żeby zadowolić widzów. No wiadomo, każdego to się nie da zadowolić, ale... O, tutaj. O, tu się, no, tutaj w tym obiektywie nastawia się ostrość. Tu zoomik, ładnie. A, aparat jest, cała kamera jest wodoodporna i w ogóle na kurz, na wszystko. Jest już profesjonalny sprzęt. Także do tej nowej, do tej nowej, przypuśćmy, nie wiem, za pół roku, za rok kamery, no to wleci na pewno ten obiektyw. Czyli bym musiał kupić właśnie też tego Panasonica, wyższy model. A do tej nowej wleci ten i ta stara będzie kręciła po prostu wszystko, co jest w plenerze. I coraz mniej czasu mam przez te filmowanie na jazdę. Tak jak Born powiedział, Piotr z Bortu MX, że zrezygnował z jazdy, bo po prostu kręci filmy i wybrał kręcenie filmów. No ja nie wybiorę tylko kręcenia filmów, bo to w moim przypadku by nie miało sensu, jak ja lubię jeździć. No dobra, no to by było wszystko. Trzymajcie się.